Siema Janki. Okej. Witam. Okej. Jakoś tak, kurwa, żebym się zmieścił w tym kadrze. Witam państwa bardzo serdecznie. Całą mordę, kurwa. Muszę się rozgrzać, bo po prostu dawno się uwijam. Myślę, że znowu wyjdziesz. Nie. Bo jak zarosłeś, kurwa, jak taki kiep. A ty, kurwa, jak wyglądasz? Ale ja słyszę mi gole tutaj. Zapuszczasz rudego wąsa, stary? Tak. No to wolę wyglądać jak kiep. Moi drodzy, dzisiaj witamy was w kolejnym odcinku przeznaczonym dla osób oczywiście dorosłych. Na kanale Vape Tech Poland, także jeśli nie jesteś pełnoletni, niestety musisz opuścić ten odcinek. My wyglądamy jak dwa kiepy, ale ja przynajmniej nie jestem rudy. W życiu, nigdy kurwa w życiu. Chciałbym powiedzieć, że dziś ostatni odcinek o aromatach Just Fake bardzo wam się spodobał i bardzo dużo osób sugerowało, żebyśmy zrobili odcinek, w którym będziemy sprawdzać najlepsze i takie najpopularniejsze aromaty, więc wybraliśmy tym razem najpopularniejsze 3. Na pewno odcinek będzie przyjemniejszy niż poprzedni, bo zamiast jarać gówno, nie wiadomo właśnie. Prawdopodobnie spróbujemy czegoś, co będzie dobre. Da się wapować, ale albo nawet będzie bardzo smaczne. No, ale ciężko powiedzieć. Wzięliśmy 3 smaki, które są najpopularniejsze, które naprawdę są bardzo popularne wśród klientów. Oczywiście sprawdzaliśmy to po prostu po statystykach. Jeden, który jest najmniej popularnym smakiem Just Fake'a, jaki mamy w ofercie, a mianowicie te 3 smaki sprzedawały się ogólnie, no powiedzmy, w takie proporcje. Tutaj kilkaset sztuk jednego smaku, a tutaj 2. Dokładnie tyle sprzedało się przez rok czasu. Więc... Co to jest? Owoc goi. Więc nie wiem dlaczego, ciężko powiedzieć, bo śliwka sprzedała się dużo lepiej na przykład, a smakuje jak gówno, albo tam jakieś inne tego typu smaki, więc no tego. Dzisiaj... Myślisz, że to może być gówno? No nie, raczej nie. Właśnie tak mi się wydaje, że nie, ale nie wiem, co to jest owoc goi w ogóle. No goja to takie jagody jakby. Nie wiem. No, to ja wiem, kurwa. Nie mam pojęcia. Więc no, sprawdzimy sobie i ocenimy, czy są dobre i czy rzeczywiście macie gusta, te osoby, które korzystają z naszego sklepu internetowego, czy mają gust, może lub czy może go nie mają. Kupiła, ale no, sztuk. Z drugiej strony, no to jest tak, owoc goi, czarna porzeczka, no to bardzo klasyczny smak i bardzo popularny od zawsze. No czarna porzeczka. Znany nam bardzo dobrze, więc będziemy mogli dobrze to ocenić. I uważam, że czarna porzeczka jest trudnym smakiem, nie jest na pewno łatwym. Energy drink, dalej nie mamy go na przykład u siebie w darkach, bo jest to zajebiście trudny smak, żeby zrobić go. Żeby był smaczny, żeby nie smakował jak Crazy Wolf, kurwa, z Kauflanda za 80 Greta, tylko żeby smakował... Nie, żeby nie smakował tak jak wygazowane jak, takie no ścieki. No właśnie, jak szczyn, tylko ma smakować jak taki... Nie będę używał marki, ale jak dobrej jakości energetyk. No i powiem wam co dziwne, kafe latte utrzymuje się w naprawdę bardzo wysokiej pozycji. Nie wiem, jak może ciekawy. Smakować kafe latte. Tak, ale... jestem ciekawy, mimo że nienawidzę takich smaków w płynach, ja też, to jakoś mam wrażenie, że może być mleczny, taki dobry. Kawusia? Nie wiem, jak może smakować smacznej kawusia, kawusi. Ale zobaczymy. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądają Darkline, to właśnie w ten sposób, w wersji premiksowej, w wersji chwilowej. Wow, tyle chciałem wam powiedzieć. Ale tutaj jeszcze w ogóle kolejna kurwa, informacja, nowinka. Właśnie tego słowa mi brakowało, to, że wymieszaliśmy sobie już je wcześniej, one trochę odstały, więc są gotowe do sprawdzenia. Ostatnio wiele osób twierdziło, że no nie powinno się ich mieszać w takim szybkim, chałupniczy sposób. Ja uważam, że jak najbardziej nie powinno, nie powinno, ale jednak można. Ale dzisiaj zrobiliśmy na odwrót i są gotowe płyny wymieszane, podpisane. Co by nikt się nie przypierdolił. Więc zaczniemy sobie od... Ale może odstawmy ten owoc goi, bo zostawmy sobie go na koniec. A dobra, czekaj, owoc goi tu jest. Losujesz? Tak. Ze środka. Energy drink. O, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Może na samym początku sprawdźmy sobie zapach tych aromatów. Masz no, ale oceń. To pewnie jak zawsze. Jeśli chodzi o koszt takiego aromatu, to waha się od 16-17 zł. Więc są to zdecydowanie najtańsze aromaty, jakie są aktualnie, oczywiście nie z banderolą legalizacyjną. Tak, bardzo aromatyczne jak zwykle energy drink. No ale pachnie energy drinkiem. No tak, ale pachnie takim, tym biedronkowym. Takim właśnie. Jak się nazywa ten energy? Biedronkowy? B-Power. No. O, B-Power. Jebie identycznie jak B-Power. Jakbyś sobie otworzył B-Powera. Jebie biedą, jednym słowem. Kiedy energo jest tańsze od wody, wiedzą, co się dzieje. I w ogóle wiecie, przypomnijcie sobie, jakby B-Power nie jest przecież czymś takim zajebiście niedobrym, bo to jest bardziej jak taki napój. W sensie, energy drink prawdziwy, na przykład ja uwielbiam tylko Red Bulla, uznaję. No to Red Bull ja uważam, ma że Red Bull, Tiger, o takie rzeczy to jeszcze... Tiger nie, ja Tigera to nie lubię.
Ale to jest jeszcze jakby... Tego Sex Energy. To jest dobry. No dobry nie, jest. Dla mnie to jest chujowe, bo tylko to się gryzie w gardło u nas tak na studiach. Gryzie tak zajebiście w gardło, jest taki pikantny. Tak no ale powiedzmy, wiecie, energy. Red Bull to jest taki premium, no a Tiger to jest taki tańszy, ale to są nadal energole, bo te typy jakieś B-Powery, Crazy Wolfy czy inne gówna, pozdrawiam cię, Krystian, no to uważam, że to jest, no... Ja nie wiem, jakie mieliście dzieciństwo, ale wam coś tragedia. Powiem teraz. Ja, jak czuję ten zapach, to przypomina mi się jedna rzecz, jak był B-Power na 5 osób, litrowy, i on już był taki przerzucany przez każdego i brałem ostatniego łyka, który tam został. Tak, z tą śliną całą. Właśnie... Dobra, śliną, to ostatnio. Bez gazu. To jest właśnie ten zapach tutaj. Więc na zalewanko i na testowanko, jak będzie smakować Energy Drink. Jeszcze ja taki wam zagrzany powiem... na słońcu. Tak, no, taki ciepły, a na przykład B-Power się naprawdę, jak jest taki wygazowany, no w sensie nie wiem, czy to jest takie okropne i najgorsze. Znaczy powiem ale... wam, że na pewno lepiej smakuje rozgazowany B-Power niż rozgazowany Red Bull. Serio, coś jest w tym, że to już jest bardziej jak soczek, jak jest rozgazowane i jakoś da się to wybić. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja jakoś tak to... No ja tak to pamiętam, dawno nie piłem tego gówna. Dobra, ja sprawdzę pierwszy, jak to smakuje. Energy Drink. No i? Pachnie... szczyn. No kurwa, powiem szczerze, że jak na Energy Drinka nie, to... Nie, jest jakieś tragiczne. No, bo ja w ogóle mam takie doznania z Energy Drinkiem, że bardzo dużo jest takich, które jebią żygiem. Takim totalnym. Głównie w zapachu i jak wypuścisz to, to czujesz takiego dziwnego kiepa nie, no jak w mordzie, to jest doznanie. Ale to jest jak na Energy Drinka, w sensie on też nie jest takim znaczy, Energy Drinkiem. Dobre nie jest, ale... Ale jak na ale Energy spodziewałem drinka... się wielkiego szczocha, a to jest taki szczoszek. Nie no, jest takie... Tak, o. Tani energon. O, taki nie B-Power, ale taki z żabki za złoty 19. No tak, tylko że w skali jakby takich płynów energetycznych do wapowania, no to naprawdę rzadko kiedy się zdarza, żeby w ogóle. A ty kojarzysz, żeby któryś był naprawdę dojebany? No nie. Bo ja tak szczerze to nigdy nie wapowałem. A kiedy będzie taki w końcu? No właśnie. Musimy być pierwsi, bo jeszcze nigdy nie wapowałem. Ale ile razy pomyślałeś, że o, kupię sobie energy drinka do wapowania? Ja kiedyś wapowałem. No to ja nie. Ja kiedyś wapowałem energy drinki, ale to wiesz, liquiny, o te takie, wiesz. No to wtedy to było coś może nowego. Staram no to tak, się, w skali energy drinka, jakbym miał to ocenić, 8 na 10 bym dał, w skali płynu do wapowania dałbym 5 na 10. O, no to dobra skala w sumie. No jak na energy drinka jest można wydać 8, nawet, no da się to zwapować. Ale faktycznie jak... Na pewno jakbym spróbował Energy Drinka, a ja przetestowałem w chuj Energy Drinków z racji Dark Line'a, różnych kombinacji, powiedziałbym... Odrzuciłbyś nie. to. Co? Odrzuciłbyś to, no. No do Dark Line'a tak, ale no jakbym powiedziałbym, że jest dobre, jakby nie było. No tak, ale to nie jest to, czego byśmy szukali do Dark Line'a, ale da się to wapować i nie jest to syfem, o tako może. Nie jest żygiem, bo to jest najważniejsze w ogóle w tym wszystkim, że nie jest to żygiem. Więc co? Przejdziemy sobie teraz do kolejnego płynu, teraz żeby ja go ocenić. No dobra, to są dwa. No. Jak wyrosujesz kafe latte, to drugie. Kafe latte. No, to. Zostawmy sobie kafe latte na później, bo jest to na pewno intensywny smak, więc wyszła czarna porzeczka. Ale czarna... wyszło, faktycznie. Czarna porzeczka, no ja uważam, że naprawdę nie ma ludzi, którzy by nie lubili czarnej porzeczki. O ile jest dobrą czarną porzeczką. No i zobacz, jak to pachnie, kurwa. To dobrze pachnie. No, pachnie jak czarna porzeczka. To naprawdę pachnie dobrze, jak na czarną porzeczkę. Ale czarna porzeczka jest również, może być zgubna. W zapachu może być dobra, a w smaku może być... A naprawdę przerabialiśmy tego w chuj z czarną porzeczką. Porzeczek, no, wiele, większość, 90% czarnych porzeczek ma taki zajeździk takiego domestosa. Tak, ale z zapachu 90% pachnie zajebiście. No, i to jest taka zależność. Takim kiedyś był w selfie, pamiętam, super, super, jakaś jagoda z czarną porzeczką, czy czarna porzeczka sama i też pachniało pięknie, a kurwa smakowało średnio. No i co? No. Właśnie tak. Nic nie mówisz? No nie. Dobra. Czy ci nie wchodzi? Takie właśnie dla mnie kurwa dziwne. Nie.
Dla mnie w ogóle płytki smak, mega. No bo wszystkie one mają, one z reguły w ogóle mają płytkie smaki. Powiem wam, że jak na Just Fake'i ja bym je jednak rozrabiał troszkę większe niż klasyczne 1-10, 10% po prostu. Bo faktycznie one wszystkie mają dość małą intensywność. No bo tak dziwnie, to, znaczy no jakby nie. No znaczy ja czuć czarną tak... porzeczkę, ale ona jest taka blada mega. Jak o, to jest mnie... chyba najlepszy Just Fake, jaki testowałem. Jakbyś sobie do vape'a to wrzucił, dodał tutaj troszkę boostera tak zwanego, inaczej nikotyna. A nie, no, no to, to mogłoby mieć sens. To by dobrze wchodziło. Jest mało słodkie, jest takie spoko. Powiem wam, że to jak najbardziej tutaj mogę przyznać, że klienci mają dobry gust. Tak, jak na Just Fake'a, uważam, że jak na tą cenę. Tego typu aromat to daje radę, aczkolwiek no faktycznie bym go rozrabiał w innych proporcjach nieco. Dark to najlepszy jest na pewno. Dałbym ale... go trochę... więcej. Sporo, ale to jest naprawdę, to nie jest złe jakby, no. Nie jest niedobre. Jak na najtańszą półkę aromatów, jakie mogą istnieć? No ja bym powiedział, bardzo że to dobre. Można dać 9, tylko ja dychę, w innych chyba. Proporcjach. Ja bym dał dychę, bo już przetestowaliśmy tych aromatów trochę i szczerze to wypada najlepiej. Bo w sensie kaktus był jeszcze dobry wtedy, coś tam jeszcze było dobrego, ale to już taki jest... Nie, no jak dla mnie nie jest taki daily point dobry. Jakby może no... gdyby dać go więcej, to może wtedy bym się bardziej w tym zakochał, natomiast teraz dam 9 jak na Just Fake'a. Ma taki trochę posmak niepożyczkowy, ale nie jest w ogóle chemią, a to jest najważniejsze. Trochę płytki jest taki, no ale no nie jest, ma jest taki chemii. Płaski smak. Jak ty? No dobra, teraz zalej owoc goi. Jednak zrobimy tutaj, powiem wam tak, mamy kafe latte i mamy jedną grzałkę, nie będziemy zmieniać zespołów grzewczych, bo jak wiecie, my je przepalamy na szybkości, płyny. Kafe latte zostawimy sobie na koniec, bo będzie to na pewno najbardziej intensywny smak, a... Co się dzieje, co jest w tym, a że nikt goi? Tego nie chce? Owoc goi wam ja wam zaraz powiem, nikt nie wie czym to jest i nikt czym nie jest owoc goi? Kurwa, ale na przykład to pachnie tak, że ja bym się pokusił o to. Jak taka czerwona porzeczka trochę, nie? No nie, ale jak taki landrynek czerwony właśnie w ogóle. Też tutaj no, znowu czuć tak. Smak czerwonego. Znaczy zapach. Taki. Powiedziałbym, że to jest czerwone, jakbym powąchał. Ale no, rzeczywiście jakby nikt kompletnie nie chce tego płynu i jakby nie chce tego testować, przynajmniej u nas. No i też z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo jakbym zaczął owoc goi, to tak też bym sobie pomyślał. No nie wiem. A potem bym nie kupił. I tak by się skończyła cała historia. Ty, no jak dla mnie to jest w porze. Ciężko powiedzieć, tak, czym to smakuje. Kurwa, no niczym właśnie, w ale sensie... kurde, takie jakby... Wyjątkowy smak. Taki. Sam smak jest okej. No. No bo to nie przypomina mi żadnej truskawki. Ej, bez kitu, jak najbardziej dobry płyn. Ale takie... Cukierkowy taki owoc jakiś może, ale kompletnie nie masz pojęcia jaki. Żelek może taki trochę. Bardzo dobre, jak na taki najgorszy płyn, który w sensie pod kątem kupowania i tego, no, że śliwka sprzedaje się w większej ilości. To, że śliwka idzie, a to nie idzie, to naprawdę pomyłka w chuj. Powiem wam, że dla kogoś, kto przetestował już chyba wszystko i już naprawdę nie da się go niczym zaskoczyć, bo wszystko jest cały czas robione w podobnym stylu, to... Wydaje mi się, że to nie jest podobne do niczego. To jest podobne, no jakby nie jest do niczego, jakby totalnie w ogóle... Z pizdy smak, tak bym to nazwał. Ale smaczny. I tu też bym dał 9 ogólnie. Bo on ma taki w ogóle, kurwa, mi to coś przypomina, jakbym to kiedyś już jarał. Mnie właśnie nie chuja nic. To też bym ocenił wysoko, no. To też bym ocenił wysoko, bo jest dobre, no. Jest kurwa. Oryginalny. No serio, to jest, wydaje mi się, że to byłby też fajny dodatek do czegoś. Bo to ma taką, ja, kurwa, nie mam pojęcia, czym ciekawą przybitkę taką ma. A czy ja bym owoc goi w ogóle kiedyś w życiu próbował? Nie wydaje mi się. Ja raczej też nie. Ale no, dobre. Jeśli jesteś osobą, która już bez kitu, kurwa, nie ma pojęcia, co zrobić ze swoim waperskim życiem i już czuje tą taką, ten takie zrezygnowanie, brak, kurwa, chęci do życia i do czegokolwiek, zdecydowanie owoc goi może poprawić twoje waperskie życie. O, tak bym powiedział. No, w sensie, odświeża, na dłuższą metę to bym życie. Powiedział, że się nie nadaje. O. Nie odbieram. No, a więc teraz idziemy sobie do... Zalane, kafe latte. Ale czekaj, bo ja chcę jeszcze pomóc. Aha, najpierw jeszcze wąchnę. Ja chcę jeszcze wąchnąć. No nie, i kurwa, ja nie chcę, no nie chcesz? Jebią wszystkie kawy, ale nie chcę się tym sugerować. Oto mi jakimś... Ostatnio GBS-a próbowałem, ale to nie kapuczajno. To też nie wiem, ale nie, co może... Co GBS-a. Wiem, to jebie. Czyli jebie. Coś w sensie pachnie. Aha. Czymś... Kurwa, nie wiem. Ale... Jakbym miał powiedzieć...
To nie wiem. A gdybyś miał powiedzieć, jak to może smakować, to byłby dobry? Ta, no. Tak? Bo są takie jakieś, może mokre ciastka są, kapuczajno? A może mi się coś pojebało? A może jest coś... Coś jest kapucinowego takiego. Kapucinowego, co... No i jak to, panie Maćku? Kurwa, no są takie ciastka jakieś kapuczajnowe. Dobre? Kawowe może? Kapuczajnowe, bardziej bym powiedział. Kurwa, no nie wiem, czy dobre. Taki trochę kiep, ale... Trochę, ale nie najgorsze. Weź trochę podlej tym. Kurwa, no powiem wam tak. A może ja sobie kiedyś... Kurwa, ale mam dziurę w mózgu, nie, no teraz. Nie, te kawowe to nie są. Masakra. Masakra. Wiem. Jest jakieś ciasto, które się robi. Tiramisu. Tiramisu. To jest to. To smakuje. To jest kurwa tiramisu. I ja już nawet poczułem tą mokrość tego kurwa biszkopta, tak, który się zmoczył. Tak. To jest tiramisu jeden do jednego. Tak, bez kitu, no. W sensie może tiramisu robi się na kapuczajnie, nie wiem. Nie wiem na czym, ale to jest ten... No, ale jest trochę, na dole jest chyba biszkopt, jakby na samym dole ciasta i ten zawsze jest taki kawowy, kurwa mokry. Taki mokry chuj. To jest jeden do jednego ten zapach. Ja cały czas miałem w głowie właśnie tiramisu mojej starej. Mojej mamy oczywiście, przepraszam, to powiedziałem. Jako nie gniewam się. Pozdrawiamy. Ale to już nie jemy. To już jest co innego, to już ale nie jest tiramisu. Nie, to już, tu jest tiramisu już... i tu naprawdę... No to nawet trochę tabaka taka. Jak to powąchałem, bo ja wcześniej sobie... Ten, akurat ten smak sprawdziłem przy rozrabianiu, to co? Czuć tytoń tutaj. No to nie smaku. Wiem. Ja czuję tu tytoń normalnie. Na pewno jest to aromat inny niż tutaj. Powiedziałbym, że jest tutaj domieszka mleka, więc rzeczywiście tutaj możemy polemizować, że jest to takie kapuczajno mleczne. No nie, mi to nie siada. A może jest to kawa z mlekiem? Ale pachnie jak tiramisu faktycznie. A czym jest kapuczajno w ogóle? No, tu rodzaj kawy. Ale jaki? Lekki z mlekiem. Że lekki? Tak. Na pewno? Nalej mnie tej cappuccino. Na pewno? Tak. No dobra, nie wiem. Powiem wam tak, no cappuccino, nie jestem fanem takich smaków. Myślę, że na pewno to, co warto powiedzieć, to, że jest to lekkie cappuccino. Znaczy, jest no tak, to może posmakować. Light. Jak ktoś nie lubi jakichś mocnych takich, ale lubi ogólnie posmak takiego gówna, to może posmakować. Ja jakbym nie to, że zawsze płyn delikatnie się gdzieś wylewa, poci i zostaje w kieszeni, a później to kurwi 800 razy bardziej niż jakby jest intensywność smaku. I to bym chyba wapował. Wcielenia. To bym chyba wapował takie smaki od czasu do czasu, ale tego nie robię, bo mówię, że potem wszystko mi śmierdzi kapuczajne na przykład, albo kawusią, albo innym takim. Gównem. No może gównem to nie nazywajmy tego, ale... Ale gównem. Gdyby czymś, co jest takie... Gównem. Gówniane. No trochę nie takie dla mnie na co dzień. Ale powiem wam szczerze, że nieźle. Nieźle to wypada. Naprawdę nie, spoko, tutaj powiedziałbym, powiem wam, nawet że mają gusta klienci. Klienci nasi ukochani mają gusty. Jak ale... powiedziałbym, że śliwkę zamawia ktoś, kto no owoc goi, coś na ten temat. Serio, ja bym na waszym miejscu przyjrzał się temu. Przyjrzałbym się temu, jeżeli mielibyście problem już naprawdę z wapowaniem normalnych smaków. W sensie, bo jest wiecie, to smak naprawdę dość, bym powiedział, indywidualny. Jest bardzo niepodobny. Macie takie smaki na przykład jak mango, black tea, gooseberry, wild strawberry. To są takie naprawdę uniwersalne smaki, które chyba zna każdy. I one oczywiście są fajne. Ja na co dzień lubię wapować takie smaki najbardziej. Ale szczerze, ten owoc goi jest totalnym odmulatorem. Jakby czymś no, takim, że zalewasz... właśnie, odmulawasz mózg od tych standardowych smaków, które znacie już na wylot. Jakbym miał powiedzieć, czym jest, jakby ja... Porównaj ten owoc goi do czegoś w twoim życiu. Do czegoś w moim życiu? O, wiem. Całe życie jeżdżę na rolkach, ale raz założyłem na siebie wrotki. Niby kurwa podobne, ale no ni chuja. To jest właśnie owoc goi w moim życiu. To wrotki. Czym jest dla ciebie owoc goi? Opowiedziałbym o historii z twoją starą, ale jednak tego nie powiem, bo już dorosłem. Więc powiem po prostu, że tylko coś z twoją starą. W każdym razie jakiś pierwszy raz. Owoc goi. Także... No, także dziękujemy wam bardzo. Dajcie znać, czy testowaliście na przykład owoc goi, ale obstawiam, że nie. Ale jeżeli tak, to dajcie znać, czy wam smakował. Jeśli tak, to na pewno były to dwie osoby stąd. Może no ty... I ty. Ale obstawiam, że energy drink
Czarna porzeczka albo kafe latte, ktoś z was testował, więc dajcie znać, napiszcie u dołu, co o nich myślicie. Ja finalnie, gdybym miał te cztery smaki ocenić, to uważam, że naprawdę każdy z nich jest takim smakiem, który mógłbym wapować. Jakby w sensie, nie są to moje smaki. Ja oprócz kapuciny, bo nie lubię. Ale nawet kapuczajno mógłbym sobie zalać i przyjarać. Energy drinka, no tak kurwa średnio. Czarna porzeczka uważam, że jest niezła. I owoc goi chyba był w ogóle najlepszy. Bo po prostu jest takim czymś zupełnie innym, a jest owocem i jest lądrynkowo-żelkowym owocem. Jakimś takim. Dobrze powiedziane. Czymś takim w ogóle nie wiadomo czym, ale... Także podsumowując te smaki, które statystycznie wychodzą, że wam smakują, faktycznie wychodzą, że są całkiem smaczne. Tak. Natomiast owoc goi nie wychodzi, tak? A jest. Więc też fajne odkrycie. I powiem wam szczerze, że normalnie można by było powiedzieć, że o, co w tym takiego dziwnego, ale z drugiej strony no to jest aromatów tyle, że ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście energy drink jest tak dobry, że go tak zamawiacie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Nara! Yow!